Wszyscy radni jednomyślnie. Jest! Mamy to! Ta radość jest uzasadniona. Wielomiesięczne starania o pozyskanie 500 000 zł dla szpitala powiatowego zakończyły się sukcesem. Pieniądze zostaną przekazane na zakup nowoczesnego, cyfrowego rentgena. Aparat RTG, który planujemy kupić, będzie cyfrowym aparatem. Do tej pory mamy analogowy, bardzo awaryjny, więc ten sprzęt pozwoli przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo pacjentom, bezpieczeństwo personelu, podniesie jakość świadczonych usług. 500 000 zł pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego. Radni wojewódzcy poparli decyzję podjętą przez Zarząd Województwa. Drodzy mieszkańcy powiatu krośnieńskiego, mam dla Was dzisiaj bardzo dobrą informację. Sejmik województwa lubuskiego przyznał specjalną dotację dla powiatu krośnieńskiego w wysokości 500 000 zł. Jest to dotacja celowa, przeznaczona na pomoc dla szpitala w Krośnie. Jestem przekonana, że te pieniądze będą bardzo dobrze wykorzystane. Cieszę się, bo wkrótce zakupimy nowoczesny rentgen, który pozwoli już na przesyłanie zdjęć w sposób cyfrowy i oczywiście na bezawaryjne funkcjonowanie pracowni RTG. Wszyscy radni po długiej, burzliwej dyskusji absolutnie zagłosowali za podjęciem uchwały. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta jednomyślnie. W pojedynkę niewiele można zdziałać, dlatego ważna jest współpraca na różnych poziomach. Dzięki tworzeniu szerokiej koalicji można osiągnąć zdecydowanie więcej. Przede wszystkim to jest gra zespołowa, to znaczy razem z panem burmistrzem Markiem Cebulą, razem z panią marszałek, z panem Waldemarem Sługockim toczyliśmy długie rozmowy, przekonywaliśmy do tego, że ten sprzęt jest nam bardzo potrzebny. Oczywiście dzisiaj w czasie pandemii te środki są niezwykle potrzebne na walkę z pandemią, natomiast przekonywaliśmy, że mamy jednego z najlepszych specjalistów do spraw choroby płuc w naszym szpitalu i przekonywaliśmy również do tego, że po epidemii czy w trakcie epidemii może być wiele przypadków, gdzie rzeczywiście ta fachowa pomoc i ta fachowa diagnoza będzie potrzebna. Stąd argumenty ostatecznie trafiły do Zarządu Województwa i dzięki temu wsparciu, dzięki tej grze zespołowej, o której powiedziałem, trafią do nas środki na zakup nowego RTG. My się cieszymy, że jako środowisko polityczne mogliśmy także w tym partycypować. To nie jest tajemnica, że i pan starosta i pan burmistrz należą do tej naszej wspólnej rodziny. Ale także chciałbym podziękować oczywiście Zarządowi Województwa Lubuskiego, wszystkim 5 członkom Zarządu Województwa Lubuskiego, naszym koalicjantom, Polskiemu Stronnictwu Ludowemu i Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, ale chciałbym też bardzo podziękować wszystkim radnym, także radnym opozycji, którzy bardzo odpowiedzialnie się zachowali i także głosowali za przeznaczeniem tej kwoty 500 000 zł na wsparcie, na zakup stosownego sprzętu dla szpitala w powiecie krośnieńskim. Wszystkim zaangażowanym w pomoc, zarówno burmistrz, jak i starosta dziękowali na swoim profilu facebookowym. Do akcji zapoczątkowanej przez nich kilka miesięcy temu włączyli się radni, składając dodatkowy wniosek do Zarządu Województwa. Nasz powiat krośnieński nie należy do powiatów bardzo bogatych. Jest powiatem, który stara się właśnie uratować i podnieść z ruin szpital, który naprawdę od 2017 roku odbudowuje. Jeszcze jakiś czas temu niektórzy mówili, że krośnieński szpital tonie, a może już zatonął. Nawet jeśli tak było, to dzisiaj wypływa na powierzchnię. Był taki czas, kiedy mieszkańcy powiatu krośnieńskiego byli pozbawieni bezpośredniego dostępu do służby zdrowia. Ten szpital dzięki zapałowi, determinacji, pasji pana starosty, pana burmistrza, pani prezes odbudowuje swoją należną pozycję tu w społeczności powiatu krośnieńskiego. Ostatnie działania i miesiące pokazują jednak, że krośnieński szpital ciągle się rozwija. Szpital powiatu krośnieńskiego to nasz wielki zbiorowy obowiązek. Może brzmi to dosyć patetycznie, ale taka jest prawda. Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców i pacjentów obsłużonych przez Zachodnie Centrum Medyczne to jest fakt i trudno z tym polemizować i dyskutować. Powinniśmy zrobić wszystko jako osoby odpowiedzialne, funkcjonujące w życiu publicznym, żeby podejmować takie decyzje, żeby szpital był dostępny dla jak najszerszego grona naszych mieszkańców, ale i pacjentów, którzy przybywają do nas z zewnątrz.
Coraz bardziej nowoczesny szpital powiatu krośnieńskiego to tak naprawdę szpital, który może służyć nie tylko powiatowi i jego mieszkańcom, ale i całemu województwu. Pamiętajmy, że Zachodnie Centrum Medyczne w szpitalu zatrudnia osoby o najwyższych kwalifikacjach. Mamy tutaj fachowców, chociażby od pulmonologii, którzy są w stanie diagnozować, zwłaszcza w tej trudnej czasie, kiedy mamy pandemię koronawirusa, są w stanie diagnozować osoby z całego województwa i nie tylko. I wydaje się, że dofinansowywanie dzisiaj i utrzymywanie szpitala na jak najwyższym poziomie jest właściwym krokiem i za to chciałem bardzo serdecznie podziękować, ale mam nadzieję też, że będziemy w stanie niedługo jeszcze mówić o rozwoju szpitala prowadzonego przez Zachodnie Centrum Medyczne. Po serwisie informacyjnym zapraszamy na szerszy materiał dotyczący pozyskanych pieniędzy. Dodajmy, że całość inwestycji to nie tylko zakup aparatu RTG, ale również remont pomieszczeń. Całość kosztów może wynieść nawet 850 tysięcy złotych.